Na wszystkim. Są po 7. Przeciąg Baldur's Gate 3. Jednak wróciłem się do wieży. Mnie to nie dawało spokoju. Zatem samemu się nie domyślałem, co trzeba robić, ale poczytałem na internecie. W każdym razie, skrzynia zwyczajności nie jest taka zwyczajna, na jaką wygląda. Co prawda nie udały nam się rzuty na wykrycie jej magii, ale wszystko, co się w niej znajduje, to ukrywa pod postacią jakichś zwykłych przedmiotów, ale to nie są zwykłe przedmioty. Wystarczy, że je przeciągniemy do ekwipunku, stają się niezwykłe. Raczej to jest to, co miało być. Dobra. Jakieś zwoje. Sztabka złota. Sporo warte. I bomba paleniskowego światła. Rozświetla obszar w pobliżu. Okej. Okay. Możemy chyba Willowi dać. On jest chyba człowiekiem zwykłym. Łaska mystry to raczej się nam nie przyda. Dobra. Fajnie. Przy okazji 200 banan, czy raczej, czy może banan 200, napisał też. Nie wszystko splądrowałem, ciekawe. Napisał też, że te wieżyczki dało się wyłączyć, zadając im jakikolwiek punkt, jakiekolwiek obrażenia z elektryczności. I one wtedy się automatycznie wyłączały. No cóż, przydatna wiadomość. Byście wy potrzebowali. Tymczasem ja schodzę na dół. Ops. Aż jest tutaj jedna rzecz, której nie zrobiłem. Tak. Nie wiem, czy byłem ślepy, czy coś. Czy późno już było. W każdym razie są te drzwi, których nie otworzyłem. Oczywiście bierzemy wskazówki. Buu. Dobra. Bierzemy kolejne narzędzia. Jeszcze raz. Tak lepiej. Ale zanim tam pójdziemy, potrzebujemy kwiatu susowego. Dobra. Już widzieliśmy z zewnątrz. Świeca LOL. Okej. Jakieś inne rzeczy. Alchemiczne. Okej. O, można z tego zrobić złość. Eliksir kolosa. A z tego olej zmniejszający. O, tu jest ta dziura. A raczej druga jej koniec. Antymagiczne właściwości kwiatu drzewa susowego. Magiczne właściwości zawsze stanowiły ble, 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 ble. Udało mi się samodzielnie wytworzyć przedmioty o właściwościach antymagicznych, które wykorzystują magiczną absorpcję drzewa susowego jako źródło mocy. To jest chyba ta werset z tej książki, który nas najbardziej interesuje. Okazuje się, że miałem rację. Pod jednym względem. Mianowicie, że brakowało zasilania w tej wieży. Gdzieś tutaj możemy je przywrócić. Nie wiem dokładnie gdzie. Poszukamy. Z
Torki. Śmieci, 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 śmieci. Okej, tu jest ten generator. Kwiat susowy. Szkoda, że sam do tego nie doszedłem, ale cóż. A, wieżyczki się wyłączyły. Ładnie. Dobra, spadajmy jeszcze piętro wyżej. Może tam będzie wejście do windy. Jest wejście do windy. Zobaczmy jeszcze, co tutaj mamy. Krycie myśli. To może się bardziej przydać niż ten naszyjnik Beholdera. To może się nam kiedyś przydawać podczas rozmów, ale w sumie nigdy nie zużyłem jeszcze tego. To damy to Willowi na razie. A ja wezmę to. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Monety duszy, traktat. To ciekawe, bo już mamy ich kilka. Badania zostały sfinansowane z niezależnych źródeł i przeprowadzone w terenie w Averusie, w pierwszej sferze 9 piekieł Kanulkip. Nie zbiera i nie zachęca do łowienia dusz śmiertelników. Kurczę, to jest pewnie coś, co by nas interesowało. Skontaktowała mnie z półelfem czarownikiem, który obiecał po śmierci oddać swoją duszę na monetę. Udostępnił mi do wglądu swój kontrakt, którego treść jest skopiowana poniżej. W ostatnich 50 stronach znajduje się drobiazgowy dokument w języku piekielnym z przyprawiającą o ból głowy liczbą przepisów. Okej. Have a look. Rozchwianie nerwów i umysłu. Traktat. Mizerny kapelusz. Stoj. Śmierci, śmierci. No to jedziemy na samą górę. Tam nas jeszcze nie było. Tu już byliśmy. Zapiszmy grę. Z tego, co mi wiadomo, coś jest na górze. O, chyba jeszcze można wyżej. Dobra. Zrobimy to piętro i zobaczymy, co jest jeszcze wyżej. Nic. Złota. Nic. Tu nic. Tu nic. Czeka. Mroczny pierścień.
na sprzedaż. Tyrill and whatever lies beyond the stars. Jaki sens ma teleskop w podmroku? I spy with my little eye nothing of note really. Dokładnie. Przynajmniej wygodny fotel. Dobra, co tu jeszcze mamy? Przyjaciel maga. Wiedza tajemna religia. O, to by mi się przydało. Dobra. Postać nosząca ten pierścień trzymuje promień do obrażeń zadawanych bronią miotaną. Właśnie, to... Mogok na to zwrócił uwagę, że broń miotana to nie jest koniecznie broń miotająca. I właśnie... Nie zauważyłem, żeby to nam te przedmioty do bonusu do broni miotanej. Przynajmniej to Mugok zwrócił na to uwagę, żeby dawały nam jakiekolwiek premie do obrażeń. Więc pozbędziemy się tego. Plus jeden do wiedzy tajemnej, plus jeden do religii. Brzmi fajnie dla naszej głównej postaci, która dosyć często myślę, że ma różne... Strange place for a button. Especially one that doesn't work. No, może robi coś, czego jeszcze nie zauważyliśmy. Zobaczymy. Filozofia alternatywna. Brzmi ciekawie. Bla, 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 bla. Dlaczego to podniosłeś? Myślałem, że coś powiesz. Vast world out there. Yeah. Ręczny list. Najdroższa Leorony, nie mam zdania, czy wypada mi cokolwiek powiedzieć, ale twój ostatni list poważnie mnie zaniepokoił. Dlaczego na wszystkie piekła chcesz oswoić Bulettę? To, że trafiłaś w nią w pobliżu grobu Myrny, nie musi być żadnym znakiem. Naprawdę się o ciebie martwię, Eleanor. Buletta to nie jest zwierzątko do nowe wykorzystywania i do stróżowania to jedno, ale ty zdajesz sobie kompletnie oczarowany tym stworzeniem. Wiem, że nie chcesz wracać, dopóki nie zakończysz swoich badań, ale jeśli czujesz się samotna, pamiętaj, że w moich progach zawsze będziesz mile widziana. Ślę serdeczne uściski, a Marif. Pes, aż zrobiło mi się cieplej na sercu na wieść, że obsadziłaś mogiłę Myrny zimowitami. Okej. Okay. Chyba, że to... Nazwa, imię właściciela tej wieży. Chyba nic ciekawego. Ustne opowieści o Fejrunie, Gitti i łupieżcy umysłu. Nie chce mi się czytać. Grawerowany dysk Githyani. The disk is formed from slate and engraved with Githyanki writing. You examine them closely, but can't make much sense of them. Without a cipher or primer to aid you, the disk's message could be near impossible to discern. Dobra. Możliwe, że Patyczak w drużynie mógłby w tym pomóc. Spróbujmy śledztwo. 20. To się nam raczej nie uda. Ale spróbować nie zaszkodzi. No matter how hard you try, you can't make any sense of the symbols. You should take the disc to Lazel. She might know more about it. Dobra. Are these Githyanki markings? Lazel might know. Dobra, to chyba tyle tutaj. Na górę. Rzut nieudany, historia. Mam przyjazne zamiary. Przybywam w pokoju.
that would intrude. Now steel shall ring, truly false tongue will speak no more. Okej. Zobaczmy, czy to możemy inaczej zrobić. Mamy jeszcze inne opcje. Long hours spent studying at your college come back to you. This is the opening stanza of an old play, The Roads to Darkness. Czyś przyjaciele ratować od samotności przybyły? Don't get me wrong. I love poetry as much as the next wizard, but using it to command an automaton seems a bit self-indulgent to me. Skąd pewność, żeś zaufania godny? Jakże odsłonić swe sedno mroczne mapy? A, stać mi inspirację. Opłacało się spróbować to jeszcze raz. Dobra, zobaczmy, co tutaj mamy. Całkiem sporo ich. Masz nawet piąty poziom. Walka z nimi nie byłaby przyjemna. 19 KP. Tak, zdecydowanie. Walka z nimi nie byłaby przyjemna. Światło przewodnika. Światło wywoływanie sztuczka. Okej, ktoś może sobie zrzucać światło. Trzymaj Will. A co z tym pergaminem? Papier jest w wielu miejscach podarty i połatany, jakby był już mocno wysłużony, ale bardzo dla kogoś cenny. Zapisano na nim niedługi, nieodpisany wiersz. Puste stronice to wszystko, co mam po tobie. Ostatni z bezmyślnych twych darów. Zatrzymam je, nic więcej już teraz nie zrobię. Odwagi mi nie wystarczy, wyrzucić ich nie mam zamiaru. Poeci. Okej, którym przyciskiem mówisz? Mieliście percepcję? Nie widzę żadnego przycisku, ani nic mi się nie podświetla.
Okej. Bo nie chciałbym jeszcze raz tutaj wracać. Więc dajcie mi chwilę, poszperam i zobaczę, co znajdę. Dobra, jest jeszcze jedna kwestia, z którą możemy porozmawiać z nim. Tą kwestię nie wiem czemu, jak powiemy, to nas zaatakują, więc nie róbmy tego. Dobra, coś nam dał, ale kompletnie nie wiem co, bo nie widzę nic nowego w ekwipunku. Może coś, co już miałem i się zestakowało, nie mam pojęcia. A niestety lok nic takiego nie mówi. Przycisk pojawił się do piwnicy. Dobra, więc jeszcze zbadajmy tutaj, co mamy. Okej, to dla ciebie. Olej z bazyliszka. Chyba to, co cofa skamienienie. Okej, dużo zwojów magicznych. Widzenia w ciemności. Looking ahead. What path lies before me? Kostur magicznego błogosławieństwa. Co tu mamy? Błogosławieństwo Mystry. Błogosławieństwo zapewnia premię do rzutów obronnych i testów ataku bronią oraz 2K4 testów ataków czarami. Całkiem fajne. Ale kwasowa strzała Melfa też jest całkiem fajna. Wezmę na razie to. Nie potrzebował kwasowej strzały Melfa zapasowej, to zawsze mogę sobie to wziąć. Bo właśnie księga czarów. Jak tu... Jakaś była opcja, żeby szybko poznawać czary wszystkie. Nie pamiętam. W każdym razie będę musiał przeklikać czary, które trzymamy u Gale'a, żeby mógł się je nauczyć. Moment. To dla ciebie. Dla ciebie. Pamiętnik Dehursta. Moment. Iskrowy mur. Tarcza iskier. Postać nosząca jest niewrażliwa na porażenie elektrycznością. Zapewnia odporność obrażenia do elektryczności. Okej, prędzej czy później to może się komuś przydać. Schludne odręczne pismo wypełnia strony pamiętnika opisującego codzienne zmagania kapłana Mystry studiującego magiczne właściwości podmroku. Ostatni wpis pochodzi sprzed mniej więcej 10 lat. Okej. Kto by pomyślał 3 lata temu, że zacznę wprowadzać pamiętnik, nie dziennik badawczy, ale prawdziwy pamiętnik, ale kiedy wszyscy mu kupę prędzej cię zabiją, niż zechcą z tobą pokonwersować. Zwierzanie się księdze nabiera sensu. Kto by pomyślał, że 3 lata temu, że zostanę znów wezwany do Wrót Baldura, żeby radzić się ze starszymi kapłanami Mystry w szczytowym momencie swoich studiów. Mam wszystkie potrzebne elementy, ale dopiero co zacząłem układać z nich traktat. Nie to zabiorę ze sobą pierścień, żeby dać im pojęcie o możliwościach. Zostawiam cię tutaj, mój drogi pamiętniku, gdzie i reszta moich badań czeka na ukończenie. Powinienem wrócić przed następnym Hesem LDH. Eldehurst. Okej. Myślę, że to wezmę. Na wszelki wypadek. Cóż. Domyślam się, że to oznacza, że pan Hurst nie wrócił tutaj, tak jak planował. I że coś musiało mu się stać we Wrotach Baldura. Toż prędzej czy później tam dojdziemy i zobaczymy.
Ale ministra powiedział bla 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 bla. Przybyłem tu z Halura, bo dobrze mi gości, bla bla bla. Dobra. What's in here? Dobra, zobaczmy co jeszcze tutaj mamy. Dźwignia. To tyle? Okej. Momencik, wrócę się jeszcze raz do piwnicy. Czy na pewno nic nie pominęliśmy? Ale na to, że nie? To już mniej więcej widzieliśmy. Czy Mytogale jeszcze? Frustrowane przygody Baldurana. Jest to te ilustracje, nie widzę żadnych. A? Moment, moment, czy tam było coś o rzepie? Dorodną rzepę. Oddasz duszę w zamian za rzepę? Dorodną rzepę. Okej. Okay. Chce mi się czytać. Dobra, to chyba tyle, jeżeli chodzi o... co? Tajemnice magicznej wieży? Dobra, to idziemy tam, gdzie mieliśmy iść. Idziemy na plażę, na plażę. Momencik, przejdźmy się jeszcze tutaj. Możliwe, że coś tam się znajduje. A co jeżeli wezmę magiczny dłoń? Stwórz widmową dłoń, która może manipulować przedmiotami. Ty możesz to wziąć? Rzut, ukrycie się, odepchnięcie. Lot. Nie można dodać do ekwipunku. Możesz to rzucić? Możesz. Okej. Okay. Z pierwszy się przydało. Gdzie wylądował ten naszyjnik? Halo? Nie widzę go nigdzie. Okej. A, tu jest. Jakoś powodu ikonka mu się nie wyświetla. No, po prostu. Na sprzedaż. Okej. Okay.
Strzała i materia, strzała błyskawic. Okej. Always room for more. Czy coś tutaj? Wygląda na to, że nie. Dobra. To tyle. Bierzmy się w końcu tam, gdzie mieliśmy się udać. Łódź Duergarów z podmroku. A vessel wobbles on the lake's murky waters. Popłyń w ciemność. Ahoj! A, dosyć ciekawe. Maszty, czy... Wypadło mi słowo znowu. Żagle. O. Aha. Chyba mamy towarzystwo. What are you doing on Gex Raft? Zapiliśmy go. Gex dead. Gex dead. Where's Gek? Who are you? Gex dead. Możemy go zastraszyć, możemy go oszukać. Możemy go wepchnąć do wody. Spróbujmy go zastraszyć. Albo no, albo nie, spróbujmy go oszukać. Mykonidy pozostawiły zwłoki, czyli ten wasz Gek nie żyje. Damn! The sergeant will be pissed about her boots. Come on, let's get you to shore. You're the one telling the sergeant what happened. The rest of you, keep patrolling. I'll be heading back with this one. You continue forward in silence until the lights of a camp twinkle through the murk. Okej, powtórzy się może sytuacja z twierdzy goblinów. Będziemy udawać przyjaciela. A potem zaatakujemy ich przywódcę. Zobaczymy. Czy to jest Lolf? Lolf to bogini mrocznych elfów. Tak z grubsza. Well, I'll be plowed sideways. We got a welcoming party. You shithead! Time you showed up! We got trouble! Spit it out! Sergeant finally choked on true soul Nier's prick! Drugno! The twat soul caused a rockfall! Trapped tighter than a ring on a fat finger! You're shitting me. You pay up? That's the trouble. He's got the gold on him. Sergeant's arm is falling off with all the gnome slaves she's been beating. No, cześć. Who's the whom, Greyman? Another slave for the dig. Jestem najwierniejszym, a ty będziesz zwracać się do mnie z należytym szacunkiem. That's so. I... You feel the slightest of stirrings in your head. The Duergar is not infected, yet your minds resonate. I'll be. You ain't shitting. Felt the tingle. Your twat soul chum owes us a load of coin. You want through? Make a donation. Nie dostaniesz ode mnie złamanego grosza.
Don't clog your hole. Just shitting around. But I'm warning you, that twat soul ain't settled up soon. There'll be hell to pay for the lot of you cult buggers. Okej. Miłe przywitanie. Ale zakładam, że wszystkie nasze kontakty z rasami podziemi będą równie energiczne. Obszarpana notatka. Okej. Hej, Fiuty! Żarło dla niewolników w beczce po prawej. Karma dla rotów po lewej. Jak znowu zobaczę, że ktoś to pomiesza, to wsadzę mu w gorący pogrzebacz w tyłek. Poprzek. Okej. Okay. Jest. Krasnoludzki sposób wysławiania się. Ale mamy nowy punkt kontrolny. Późnia Gryma. Mamy coś zaznaczone? Jakiś kupiec. Dobra. Do niego pójść teraz? Możemy. What's a fort like this doing in the Underdark? Whoever built it, they let it rot for ages. Dobry początek, darmowe rzeczy. Wygląda całkiem spore miasto. Nie, że tutaj jeszcze pokręcimy się. Human, certainly. A god, perhaps. Why would gnomes make such a thing? You're the expert. Why don't you tell me? How peculiar. Smooth face, cobbled edges. They're a sign. They must be. A sun dweller in these parts. Look here, my topside friend. I need fresh eyes, and I doubt I'll find fresher. W porządku, na co mam patrzeć? The rock, the rubble, all of it, if I may be so bold. Take a look. Tell me what you see, and be thorough. Dobra, tak. Historię mamy niezbyt dużo. Śledztwo, percepcja, okej. Okay. Bard, historia. Mamy ułatwienie z powodu bycia bardem. Spróbuj przypomnieć sobie księgę baśni Grymowej Kuźni. 10. Powinno nam pójść. Cacy. You recall the tale of a Sharan fortress armed with impenetrable adamantine, a metal created by a gnomish mage. There were also whispers of the gnome's secret project, an invincible guardian, though its existence was never proven. What do you think? Możemy jeszcze więcej porobić. Dobra, spróbujmy. Zbadaj teren w poszukaniu coś niewidocznego na pierwszy rzut oka. Several glassy stones stand out in the debris. Their borders are coated with tiny yellow crystals. The hottest of flames smoothed the stone and left sulfuric crystals behind. The fires of the hells have touched Grimforge. Dobra. Dobra, wyklikałem jeszcze inne opcje. Co nam się uda, to nam się uda. Zbadaj technikę wykonania i kompozycję posągu.
statue's meandering curves and golden edges stand out against the weathered masonry behind it. Two styles, two eras. The statue was carved from newer stone and erected by latecomers to this ancient fortress. Mm-hmm. Anything standing out? Spokojnie, jeszcze patrzymy. Wszystko nam się udało. Boulders and stone bricks of various sizes clutter the corridor, many split cleanly in two. Yet some walls remain fully intact. No quake brought these rocks down. They were smashed through in an instant. Something big charged through here. Something very big. Zdecydowanie na taką dziurę. What do you think? Dobra, wyrecytujmy najpierw mu to, co przypomnieliśmy sobie. Wyrecytuj opowieść, którą pamiętasz z lektury. How fascinating. I told my kinfolk that book learning has its benefits. A crafty gnome helping forge a fortress that would last an eon. Mythic metal atop stone hewn by the devoted. That's to say nothing of this tale of an invulnerable protector. It's unfortunate the Sharan's successors found no proof. Doesn't explain this infernal plate I found, though. Here. Take it. Perhaps you'll be able to figure out why it's here. But my work has only begun. There is more still to find. I must get to it. Dobra. Let's see what you've got. Pokaż mi swoje towary. Piekielny stop, może się jeszcze później przyjrzymy. Aż tak. Zwój urojonego zabójcy. Duże obrażenia psychiczne. Masz zwój glifu strażniczego. Mhm. Mikstura niewidzialności. Zwój widzenia i potem poza tym jakieś eliksiry. Niezbyt interesujące rzeczy. Ale na pewno możemy ci sprzedać nasz złom. Drowi odświekowano skórę. To jest glewia. Dobra, tak, to jest na sprzedaż. To... To też. Dobra, dzięki za kasę. That's all then. Investigating. The most interesting secrets are always lurking just under the surface. Yeah. Masz coś do powiedzenia na to? That drow near is going to be on his last gasp unless someone digs him out. Though not necessarily our concern, of course. Hmm. Dobra. Steps are too big. Cześć, zwierzątka. Co tam słychać? Tired. Sleep. Rest, little one. But do not take long. I feel his shadow. I heard his name whispered. The rock shivers from the sound. The Ketherick Thorm. Ketherick Thorm, a familiar name. Halsin mentioned his stronghold deep underground. Myśli Ketherika Thorma, dowódcę mrocznych sędziów? Mighty elf, cloaked in darkness. 10 masters ago, and 10 more.
But I remember. There was the work and the blood. There was the Thorm's army. There was the Hellbeast that broke them. The Ketherick Thorm's name faded into stone. Until the Nier came. Imponująca pamięć. Ile właściwie masz lat? I outlived my mother, and her mother's mother, and many mothers beyond. Blessed to see many live, cursed to see many die. Chyba najbardziej elokwentne zwierzę, z którym do tej pory się rozmawialiśmy. Jaka piekielna bestia zdołałaby zniszczyć imię Ketherika? I saw tusks and flesh, smelled fire and eggs. It came with the Mask Men, crashing and smashing. To było dawno temu. Co Nere ma wspólnego z Ketherikiem? I know not, so I say not. Yet I hear his name again, said by the shadows. No dobra. Dzięki. Było bardzo treściwe. I should speak up. Dobra. Myślę, że zrobimy teraz przerwę. No cóż, myślałem, że będzie kolejna jakaś szybka bitka. No, uwolnimy gnomy i sobie pójdziemy, ale wygląda nie, że będziemy tutaj musieli się trochę pokręcić, pogadać. To zobaczymy, co tu znajdziemy. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.